Cześć wszystkim. Mam na imię Patryk Arendt. Znajdujemy się na łowisku karpiowym Chwałowice, ale nie o tym ten materiał. Chciałem tylko pokazać, że woda jest zamarznięta. Chłopaki tam dzielnie walczą z tyłu, rozbijają lód, próbują swoich sił. No, pasja jest niezwyciężona niestety. Ale ja chciałem powiedzieć o materiałach, które spróbuję w sposób taki prosty, amatorski zarejestrować dla Was. Pokazać, jak łowię ryby, czy to na feeder, czy na karpiówki. Cały sezon będzie przed nami, także mam nadzieję, że coś się uda. W tej chwili jestem już przygotowany. Wybieram się na wodę na Odrę do Oławy. Zobaczyć, co się dzieje. Chłopaki łowią ryby. Mam nadzieję, że i jakąś rybę uda się zarejestrować. A przy okazji sprawdzę sobie stan, poziom wody. Ze względu na to, że w dniu jutrzejszym sam mam nadzieję wybrać się na taką zasiadkę na powiedzmy 4-5 godzin z klasycznym federem. Także do zobaczyska niedługo i zapraszam na materiał. Dzielnie chłopaki walczą, żeby posiedzieć nad wodą. Pasja jest niezniszczalna. Trzeba to naprawdę kochać, żeby o tej porze roku przyjeżdżać nad wodę. Nie tylko posiedzieć, ale realnie spróbować cokolwiek jeszcze złowić. Też tak robiłem. Pełen szacunek. Jesteśmy na miejscu. Trochę ślisko. Odra. Szukamy chłopaków. Warunki takie, jakie są. Co zrobić? Maseczki, maseczki, jeszcze raz maseczki. Na razie mogę chyba ją zdjąć, bo można powiedzieć, że jestem na łące. Nie bardzo ona mi się przydaje, nie bardzo mi pomaga w tej chwili. Tu nie ma żywej duszy, więc nic się nie dzieje. Zaraz szukamy chłopaków, zobaczymy. Tak jak mówiłem, jestem. Dostałem cynka od kolegi Rafała, który tutaj dzielnie walczy nad wodą, że coś się tam dzieje, że można coś złowić, pomimo tej pogody, która jest. Co prawda tam, jak widzieliście u mnie nad stawem, chłopaki siedzą i kują lód, żeby karpiówki wywieźć. Natomiast Odra, tak jak widać, wcale nie ma konieczności, nie trzeba. Woda co prawda zimna, ale można sobie posiedzieć, połowić. Sceneria miejska jest jak najbardziej korzystna. O tej porze roku blisko, można wyjść z domu. Rafał, chwal się, co się dzieje. Dzisiaj złożyć parę świnek, dajże dwie albo trzy. Nieduże, największe to około 43 cm. Ale za to fajnego jaja udało się złowić. 46 cm. No to już piękne, rzeczywiście. Także już naprawdę piękna ryba. Parę kleni. 43 cm największy klenik. Także też fajnie walczy na federze. Czyli coś się dzieje i można spędzić jak jeszcze ten przedświąteczny czas nad wodą. Pewnie, że tak. Pewnie, też jestem tak. Tego samego zdania, bo lepiej siedzieć nad wodą niż w domu, jeśli ktoś ma takie możliwości. Na wyjście z domu z rękami. Dzisiaj tak. Także... Zobaczcie, niebo, nie ma ani jednej chmurki. Także jest naprawdę sympatycznie. Tutaj ekipa zwarta jest. Tu kolega też siedzi, łapie ryby. Tam następni siedzą. Także jest całkiem przyjemnie, bardzo fajnie. Ważne, żeby odpocząć, tak? Nie siedzieć w chacie. I nie denerwować tych swoich kobiet w przygotowaniach przedświątecznych. My też przygotowujemy się przedświątecznie. Jest dobrze. Co tu, Rafcie, jeszcze ciekawego możesz powiedzieć? Zanęta, chwal się, zajrzymy ci do wiaderka. Śmiało, tam mamy jeszcze rozrobioną, ale jeszcze nie dosypaną, nie wymieszaną z rybakami. Jokers, pinka, tutaj mamy zanęta. Zanęty, efekty jog plus pinka. Bardzo fajna. Zapach bardzo przyjemny. Tak, a tu mamy samego gardąsa efekty plus pineczkę. No i bardzo fajnie. Czyli glina nie szła? Dodatek ziemi, ale niedużo. Bardziej jest, nie jest taka czarna zanęta, taka brązowa. Także ziemi jest troszkę po to, żeby to jeszcze zobaczyć na czarny kolor. Jasne, jasne. Czyli się coś dzieje. Jak najbardziej. Bardzo się cieszę. Zobaczcie. Odpoczynek na świeżym powietrzu jest bezcenny. Posiedzę tutaj trochę z chłopakami, zobaczę, może się uda coś złowić. Ja też dotlenię się wczoraj do drugiej w nocy, tak jak mówiłem, wędziłem mięso, więc nie było możliwości dzisiaj obudzić się rano. Ale jutro kto wie, co się wydarzy. Mam nadzieję, że i ja się wybiorę gdzieś posiedzieć nad wodę.
Do zobaczyska za chwilę. Kolejne ze stanowisk, bardzo fajne. Pod słońce, tak. Najważniejsze, że ja mam ze słońcem. Powiedz, co się dzieje. Jak to nic się nie dzieje? No musi się coś dziać. Wędki stoją w wodzie. To wiesz, to, że Rafał szaleje, to już wiemy. Tak, Rafał szaleje, a u nas jest cisza. Złapał pięknego jazia, nie? Przepiękny. Tu cisza. Byłem w szoku. Ale najważniejsze, że nad wodą. Co prawda zimna kola nie pomaga, ale... Na co? A! Na rozluźnienie. Może i tak. Pytanie co do koli. Ale nic się w ogóle totalnie nie dzieje? Nie ma żadnych jakichś... Po jednym braniu dosłownie, ale to wcześniej jest ataka. Teraz woda znowu do góry idzie, znowu się zlują. Grąd się zmaga. Tragedia. No, to jest tylko poprzednio Rafała, tam też w jedną rybę nie zmienimy brań. Ja miałem dwa brania, jeszcze na jedną rybę. Żeby nie było to woda, ile, z 5 stopni max, nie? Ale w innym klatu, ja. 5 stopni, tak. Wina się codziennie. Ładnie, co nie to są. Zobaczymy, które się tak wypada, bo nie są tymi warunkami. Tam dalej trzymasz? 170 stoi. Znaczy stoi. Lekko przesuwa, ale stoi. Teraz prąd ruszył, więc różnie. Troszeczkę zbliżyłem dystans. Aha, w ten sposób. Ale utrzymam, 70 bym utrzymał na dłuższym dystansie. Jasne. No ale ważne, że nie w domu. Bardzo dużo sypu płynie, dużo śmieci, dużo liści, worków jakichś. Mnóstwo. Tak jak nad Morzem Śródziemnym. Nurkuje się ze wszystkim, co jest w wodzie, tak? Z plastikami, nieplastikami. Turcy wywalają, co się da. Rafał ma rybę, bieg do wędek, dobieg. Bardzo ładnie gieło, bardzo ładne branie. Tam loża szyderców stoi. Pozdrawiamy lożę szyderców. Świnetka. Piękna ryba. Piękna ryba. Która rzeczywiście w odbiorach by się przydał tu trochę dłuższy. Jest i ryba. Rybar roku. Mina łowcy bezcenna. Piękna ryba. A zaciął się głęboko. Delikatnie. Tak jest, nie da się, obcinamy. Mamy 44 cm. Tak? Pięknie. 44, tak. Bardzo ładnie.
jeszcze tylko pamiątkowe. Czekaj, jeszcze zdjęcie na pamiątkę. Okej, pamiątkowe zdjęcie, wszystko się nagrało. Okej, teraz ryba bezpiecznie wraca do wody. Nie rzucamy ryby, bo szkoda. Na tym cała frajda polega, żeby je łowić, wypuszczać. Wtedy są. Pięknie. Popłynę. To gratulacje. Zerwał się koszyk podczas rzutu. Zdarza się i tak. Szybkie przewiązanie zestawu. Nabicie koszyka. I do wody. Nie jest głęboko. Uciąg na 70-80 gram stoi. Zobaczymy, co jutro przyniesie dzień. Dzisiejszy dzień dobiega końca. Rafał z całej ekipy pięcioosobowej najwięcej połowił. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Chłopak popracował trochę. Było fajnie. Ja pospacerowałem. Porozmawiałem z nimi. Bardzo przyjemnie. Złapał przepięknego jazia. Bardzo ładnego. Przy mnie złowił też ładnego jazia. Ponad 40 cm. Ten pierwszy chyba miał ponad 50, ale to zdjęcie załączę. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jakieś tam pojedyncze brania były, ryb może niewiele, ale napawa to optymizmem na jutrzejszy dzień. Także mam nadzieję, że jutro i ja chociaż jakieś branie będę miał. Do zobaczyska, dam materiał z nadwody, jak coś się będzie działo jutro. Cześć.